Witajcie przyjaciele, witam w kolejnym odcinku jak prorok do proroka. Witaj Gatko, witaj Arturze. Cześć Basiu. Dzisiaj kontynuujemy temat czarów i manipulacji. W ostatnim odcinku spojrzeliśmy na temat czarów i manipulacji w takim globalnym kontekście, że faktycznie jest to zjawisko, które ma miejsce w powszechnym chrześcijaństwie. Jest to bardzo ważny temat i określiliśmy to zagadnienie, że ono istnieje w proroctwie, w autorytecie, istnieje również w pewnego rodzaju oprawie, że możemy wpływać na ludzi nie z pułapu Ducha Świętego, ale z pułapu emocji, bądź to z pułapu takich zapotrzebowań. Artur, ja powiem, że ostatni odcinek mną wstrząsnął, bo wstrząsnęła mną taka informacja, kiedy ty powiedziałeś, że nad czarownikiem i nad czarami i nad całym tym zagadnieniem istnieje przekleństwo. Czy mógłbyś to rozwinąć? Tak, kiedy Bóg kształtował państwo, nazwijmy to narodowość, ja już nie mówię o czasie, kiedy Bóg stworzył człowieka, ale kiedy Bóg powołuje pierwszy naród, czyli społeczeństwo, czyli Bóg tutaj tworzy teraz społeczeństwo, czyli powołuje Izraela, zaczyna dawać wytyczne Izraelitom. Izraelici znajdują się w środowisku, w którym czary są normą. Czary są tak zwaną religią pośrednią do tego, aby oddawać cześć różnego rodzaju demonom. I Izraelici żyją w tych środowiskach. Wszystkie narody wokół, Kananejczycy, Filistyńczycy, wszystkie te narody wokół, są narody bałwochwalcze. I te narody, one posługują się różną formą czarnoksięstwa, żeby nakierowywać ludzi na oddawanie czci danym bóstwom. I wtedy Bóg jedną z dyrektyw, którą daje, to jest to, że czarownika nie zostawisz przy życiu. I to jest w ogóle, co to znaczy? To jest przekleństwo Boże. Wielu ludzi nie rozumie, czym jest przekleństwo Boże. Nie rozumieją, w ogóle uważają, że Bóg to jest taka postać, która nie rzuca przekleństw. No niestety rzuca, bo sam Jezus przedstawia się w Księdze Objawienia: ja jestem Alfa i Omega, początek i co? Koniec. Czyli Bóg jest tym, który rzeczy zaczyna i Bóg jest tym, który rzeczy ma prawo skończyć. I przekleństwo nie jest niczym innym, jak uznaniem przez Boga, że dany produkt, czy dany projekt, prawda, on musi się zakończyć. Okay. Prawda? Czyli przekleństwo, w ogóle sama forma przekleństwa, bo wielu ludzi nie rozumie, czy nie jest przekleństwo, to jest uniemożliwienie dalszego rozwoju zjawiska. I dlatego Bóg mówi, kiedy zabijesz czarownika, czary ustaną. Dlatego, że nie będzie mógł ten człowiek już czarować. I dlatego Izraelici każdego czarownika, każdą czarownicę, oni po prostu zabijali. Oni wiedzieli, że kiedy oni zlikwidują tego człowieka, to dalej już nie będzie się mogła rozwijać czarnoksięska moc na tym terenie. I to przekleństwo, które jest wypowiedziane przed tysiącami lat, że czarownika nie zachowasz przy życiu, to jest przekleństwo na wszelkich formach czarnoksięstwa na całej ziemi po dzień dzisiejszy. A więc dzisiaj każdy człowiek, który posługuje się czarami, ma nad sobą wypowiedziane przekleństwo Jahwe sprzed tysięcy lat. Okay. Ja dam przykład przekleństwa, które w ogóle działa. Król Dawid w jednym ze swoich etapów życiowych stracił pewnego przyjaciela w pewnym miejscu. Ten człowiek zginął w takich górach. I Dawid, jako pomazaniec Boży, czyli ten, który posiadał władzę również nad tym, aby rzucać przekleństwa w imieniu Jahwe, on przeklął te góry i powiedział: oby nigdy żadna roślinność na was nie wyrosła. Kochani,
Wystarczy spojrzeć sobie w internet, żeby zobaczyć, że Izrael, który jest mistrzem w nawadnianiu terenów, wszystko potrafi nawodnić oprócz tych gór. Tam nic nie rośnie. Idąc dalej, kiedy zostało przeklęte przez innego pomazańca Jerycho, wiemy, że wszystko wokół zaczęło być odbudowywane, ale nie Jerycho. Przekleństwo jest realnym zakończeniem pewnego etapu. I dzisiaj, jeżeli ktoś się bierze za czary, i to jest nieważne, czy on to robi świadomie, czy nieświadomie, to jest bardzo ważne, człowiek ten ładuje się pod to przekleństwo. Co to oznacza, że on się pod nie ładuje? To nie znaczy, że Bóg stoi nad nim i się tam nad nim wytrzącha i mówi, teraz to ci zabiorę, bo Bóg nie ma już z tym w ogóle nic wspólnego, z żadną formą wykonawczości tego. Okay. Gdyż, to jest bardzo ważne, to, że Bóg wypowiedział informację, aby zabić czarownika, nie oznacza, że on jakiegokolwiek czarownika zabijał, ale został ów czarownik oddany w rękę szatana. Dlatego też szatan był bezpośrednim wykonawcą werdyktu. W związku z tym każdy człowiek, który zajmuje się dzisiaj czarami, czy chce, czy nie chce, jest narzędziem w ręku diabła, a diabeł w ogóle nie szanuje swoich narzędzi. Życie czarownika wcześniej czy później zaczyna marnieć, niszczyć. Choć na pewnym odcinku życia on uzyskuje pewnego rodzaju profity, to inne enklawy jego życia zaczynają ginąć. Na przykład jego życie osobiste, na przykład jakieś części jego duszy zaczynają ulegać degradacji i tak dalej, i tak dalej. Generalnie przekleństwo przez cały czas działa. Żeby nie być pod tym przekleństwem, trzeba nie czarować. Nie ma innego wyjścia. Kto czaruje, jest pod tym przekleństwem. Chciałam teraz nawiązać do listu do Galacjan, dlatego że tam ten list się zaczyna w taki właśnie sposób, że od razu na dzień dobry jest napomnienie. I to napomnienie właśnie jest w kontekście, że Galacjanie zaczęli wedle Bożego Ducha, a weszli w cielesność. I Paweł używa tam takiego słowa, które w polskim języku jest przetłumaczone jako kto was tam otumanił, czyli tak jakby ogłupił, no bo on tak mówi. Ale na przykład inne tłumaczenia, w angielskim języku jest to zawsze tłumaczone bewitched, czyli oczarował, czyli jest to związane z czarami. Więc chodzi o to, znaczy ja mam takie pytanie, no dlaczego on teraz mówi o tym, że właśnie wejście pod tak zwane prawo, czy wejście pod tak zwaną religię jest nagle czarami, czy jest to oczarowaniem? No tak, bo tam do Galacjan przyszli ludzie, którzy podawali się za apostołów i oni nakłonili Galacjan, żeby oprócz tego, co Galacjanie przyjęli jako Ewangelię, czyli uznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela i bycie pod prowadzeniem Ducha Świętego, jeszcze zaczęli przestrzegać różnego rodzaju starotestamentowych przykazań i że to im wyjdzie na dobre. No i teraz, co się dzieje? Oni, kiedy otrzymują, kiedy zaczynają wierzyć tamtym ludziom, tak, że przestrzeganie tych rzeczy i branie udziału w tych rytuałach, one to im pomoże w tak zwanym rozpędzie życiowym, to oni automatycznie wchodzą pod autorytet czarów tamtych ludzi. Bo tamci, co to znaczy, tamci ludzie czarują? Bo to jest, tak, jak się dalej czyta list do Galacjan, to widzimy, dlaczego oni to zrobili. Paweł to tłumaczy, że oni to nie zrobili tego dla waszego dobra, tylko aby was trzymać w swoich rękach. Czyli w niewoli. Czyli w niewoli. Czyli oni zastosowali pewną metodykę wprowadzenia tych ludzi w jakiś stan, w jakieś przekonanie, okay, aby nad nimi panować, aby mieć kasę z nich, aby mieć z nich jakąś inną formę w ogóle jakiegoś udziału w ich życiu. Tak. Prawda? Stąd Paweł tutaj mówi, bo rzeczywiście tutaj prawidłowe tłumaczenie mówi, kto was zaczarował, Galacjanie? Tak. On od razu wjeżdża na dzień dobry i ten tekny. Kto tak was zaczarował? Tak. On nie, on w ogóle jakby nie rozprawia z nimi teologicznie, tylko mówi, chwileczkę, prostą Ewangelię wam głosiłem, że nic nie musicie w Chrystusie. Mhm. I to jest prawda.
A teraz pewni ludzie mówią, nie, nieprawda, musicie, bo jak nie musi, jak nie zrobicie, to Bóg się będzie na was gniewał i nie będziecie mieli pełni błogosławieństwa. Mhm. No więc co oni robią? Straszą tych ludzi. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, że jednym z podstawowych elementów w ogóle to jest lęk. Tak. Wprowadzają w lęk tych Galacjan. Galacjanie zgadzają się pod wpływem lęku na to, co oni proponują i są w garści u tych ludzi. Mhm. Po prostu. U czarowników. Ja jeszcze bym chciała pociągnąć to, co powiedzieliście na samym początku, że Bóg powiedział, że nie zachowa czarownika przy życiu, tak? Jak zatem pociągnąć temat, powiedzmy, obecności czarownika, powiedzmy, w życiu jednostki, w życiu, powiedzmy, jakiejś tam społeczności, powiedzmy, że jest w grupie ludzi wierzących ktoś, kto czaruje i manipuluje. Jak zatem załatwić w ogóle sprawę z taką no, osobą, bo wiemy, że generalnie herezja jest ściśle związana z heretykiem, tak. Także czary też nie działają poza człowiekiem, tak, tylko działają przy człowieku. Więc jak te rzeczy w ogóle tam jest tak, je porozwiązać? Te słowo, które jest uwolnione, nie zachowasz czarownika przy życiu, mhm. Ono jest wyjaśnieniem tego zjawiska. Sformułowanie nie zachowasz przy życiu, ono nie oznacza tylko tyle, że jedynie tego, że na przykład pozbawisz człowieka fizycznego życia. Bo słowo życie, tutaj kluczem jest słowo życie, że nie zachowasz czarownika przy życiu, czyli nie pozwolisz czarownikowi jeść swojego życia, tak? Działać w obrębie życiodajnych źródeł. To, co go utrzymuje przy życiu. Tak, zabierzesz czarownikowi środowisko. Dojście do życiodajnych źródeł, zabierzesz jemu życie. Przez co? Konfrontujemy czarownika. Informujemy ludzi, że on czaruje. W ten sposób czarownik przestaje mieć zwolenników. Jeżeli skonfrontujemy czarownika, a tak jak mówiliśmy ostatnio, no czary nienawidzą konfrontacji, bo konfrontacja jest niczym innym, jak przedstawieniem czarno na białym Bożej prawdy do danego elementu. Stąd na przykład Paweł u Galacjan mówi chwileczkę. Przecież on właśnie ich odczarowuje tam. Tak, 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 ale jest też taki, jak gdyby, takie coś, tak jak właśnie Basia powiedziała, kto was otumanił? Tak. Że jednak te czary powodują takie otumanienie i często ludzie nawet nie wiedzą, że są w ogóle pod wpływem czarów, mm-hmm. Nie? Bo to też jest ta specyfika, nie? Nie wiedzą, że są pod wpływem ale czarów. Ale przyglądajmy się, co zrobił Paweł, no bo jak Paweł ich odtumania, czyli odczarowuje, prawda? On im, stając przed nimi, konfrontuje tamtych ludzi. I po pierwsze, co Paweł mówi? Tak. Tamci ludzie, personalnie o nich mówi, tamci ludzie wprowadzili was w błąd. Okay. Ten błąd, w który was prowadzili, to jest prawo, które wam podali. Żebyście teraz nie musieli ponosić konsekwencji tego, a konsekwencjami tego jest wypadnięcie z łaski, bo on o tym mówi, prawda? Jeśli będziecie hołdować prawu, to nie będziecie korzystali praktycznie z łaski. Musicie co? Odrzucić prawo i przyjąć łaskę. Czyli on bardzo dogłębnie tłumaczy im tą rzecz i tak samo trzeba postępować niestety z ludźmi. I powiem szczerze, z praktyki przez wiele lat usługiwania ludziom wiem to, że nie każdy da się odczarować. Bo jest taka forma też uzależnienia. Jest forma uzależnienia. Czary bardzo uzależniają. Czemu? Bo czary są atrakcyjniejsze niż prawda. Dlaczego w ogóle istnieje możliwość czarowania? Dlatego, że to jest atrakcyjniejsze. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czemu brałeś narkotyki? Odpowiedziałem prosto, bo narkotyki były atrakcyjniejsze niż rzeczywistość pozbawiona narkotyków. Krótko powiedziawszy, fajnie jest być naćpanym niż nie naćpanym. No tak. Każdy ćpun to powie dokładnie tutaj. Tak. W wielu przypadkach ludzie, tak jak na filmie Matrix, nie decydują się na odczarowanie, bo odczarowanie jest powrotem do szarej rzeczywistości, do prozy życia, do szarej prawdy. I to, co nam, jako kaznodziejom przebudzeniowym się wydaje fajne, okej, my odczarowujemy ludzi, niekoniecznie wydaje się fajne ludziom zaczarowanym. Bo teraz, jeżeli człowiekowi coś odbierzesz, prawda? Tak. To ten człowiek coś fajnego. Na przykład jest żywy przykład, to jest z okresów średniowiecznej Francji, kiedy pewien człowiek, mnich, chodzący w darach uzdrowienia, nawrócony człowiek, on modlił się o ludzi. A miał jedną z takich metod taką, że on chodził, dotykał ludzi rękami na ulicy, oni byli uzdrowieni i uzdrowił pewnego człowieka, który nie chciał być zdrowy. I ten człowiek, prawda,
narobił wielkiego ambaransu w Paryżu, ponieważ on żył z tego, że był kaleką. I to jest znane, w ogóle znana sytuacja, bo ten człowiek później, on pozwał tego człowieka. Prawda? Więc wielu ludzi nie chce być odczarowanych, bo czary są atrakcyjne i czarownicy na tym bazują. Wszyscy czarownicy są atrakcyjniejsi, tak, niż ludzie, którzy nie posługują się czarami. Znaczy to przede wszystkim chodzi o to, że są pewne przestrzenie chyba w sercu człowieka, na przykład pewne związane z jego upadkiem, że na przykład pewnego rodzaju pragnienia, które ktoś może wypełnić bardzo oczywiście łatwo. I ta przestrzeń, taka duchowa przestrzeń, ponieważ ona nie jest tak dokładnie namacalna, może wypełnić te pewne przestrzenie. A jeszcze jak ktoś wchodzi pod takim, że ja jestem tu Boży pomazaniec, Boży autorytet, pastor, ktokolwiek, coś takiego, no to z automatu on przejmuje pewną taką pozycję, ta osoba, jako prawie takie, no ktoś wyżej. Ktoś wyżej, bo, tak, bo człowiek się domaga, tak, posiadania kogoś wyżej. To często się nie mówi o tym, ale się tego chce. Tak. Jak się pojawia taka postać, tak, to ta postać jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Tak, dlatego mamy, jeżeli jest jedna jakaś namaszczona osoba, no to mamy kult takiej osoby. Oczywiście, że tak. I wtedy mamy wielki stadion, który i masę ludzi, którzy jadą tylko po to, żeby ta osoba tam się zjawiła. No ale przecież, to powiedzmy, mówimy tutaj o jakimś namaszczonym, powiedzmy, człowieku. Tak. Ale przecież spójrzmy na postać papieża chociażby. Tak. No przecież w ogóle, no, papież, ta instytucja, mhm, ona jest przez ludzi uznawana za wytyczną duchową. Okej. Okay. I teraz nieważne, co powie papież. Tak. I teraz papież na przykład rzuca ze swojego poziomu, prawda, tekst, że nie trzeba tak naprawdę się nawracać, wystarczy być dobrym człowiekiem. I co się dzieje? Tak. Miliony ludzi są pewni tego. Dlaczego? Bo to powiedział on. Tak. Ten człowiek to powiedział. Jak to by powiedział Kowalski zwykły, to by go tam olali. Powiedzieli, nie, ty się nie nadaje. Ale to powiedział kto? Papież to powiedział. Okej. Okay. To teraz to jest przypieczętowane, kurczę, wszystkimi pieczęciami nieba. I na tym polegają czary. Stąd, jak ostatnio rozmawialiśmy, że autorytety, tak, są przede wszystkim podatne na to, aby być czarownikami. Ja słyszałam o takim przykładzie, że na przykład jakiś tam autorytet, pastor, czy ktoś taki mówi, deleguje ludzi, mówi, no Bóg mi powiedział, że ty jesteś od sprzątania. Na przykład. Albo ty jesteś od tego. Tak. Albo coś takiego słyszałam, że właśnie, że pastorzy mówią, że na przykład człowiek bezpośrednio nie usłyszy od Boga, tylko że pastor najpierw musi usłyszeć od Boga, tak, na temat tego człowieka. Tak. Na temat jego sprawy z Bogiem. Że takie są w ogóle powszednie, nie wiem jak to jest w Polsce, ale na Zachodzie to jest bardzo nagminne. Ale u nas przypuszczam, może czy mi się być wydaje, że już takich numerów to może nikt nie ma. W dzisiejszym bo czasie. O co też chodzi? W ogóle chodzi o to, że wzrosło też poznanie. Tak. Wzrosło poznanie, więc takie łódzkie numery to chyba już nikt nie ma. Ale powiem tak. Ja tak, jednak optując za tym, że niestety, ale tak jak mówiłem, że te niedowartościowanie człowieka też, ono bardzo jest łase na to, aby przyjmować te wypełnienie. Tak. Teraz taki pastor, on staje w miejscu, kiedy on rzeczywiście, kiedy on na przykład mówi, no choćby w ten sposób, usłyszałem od Boga, że ty powinieneś sprzątać, no to wiecie, ten człowiek w ogóle okazuje się, kim on jest. No jestem tym, kim się Bóg interesuje. Mhm. Prawda? To jestem ważny jednak. Prawda? I automatycznie, jadąc po tej linii niskiego poczucia własnej wartości, on to chwyta i mamy, kurczę, gościa w sprzątaniu do końca życia. Ale powiem coś ciekawszego, była taka w ogóle, znaczy dalej jest taka federacja w Polsce, ja tak, tam nie wymienię jej, bo ona troszkę dzisiaj inaczej wygląda, ale jeszcze do niedawna, to była powiedzmy jeszcze kwestia tych 10-20 lat, no 20 lat powiedzmy, tam zawsze oprócz pastora był tak zwany prorok na urzędzie. Okay. W tej denominacji. I tam jak ktoś chciał coś dowiedzieć od Boga, to szedł do proroka. Tam było ciekawiej jeszcze, bo tam nie szedł do tego, tylko tam był prorok. I słuchajcie, to się ciągnęło od tam chyba 200 lat, czy od ilu, ten prorok zawsze był. I to był licencjonowany tak zwany prorok i ten prorok mówił, co mówi Pan. I koniec. Wiecie, i to było niesamowite. Ja się tak. Jak pierwszy raz to usłyszałem, mówię, nie. To jest, mówię, wymyślone. Ale słuchajcie, okazało się, że nie jest wymyślone, bo akurat te miejsce, z którego ja się to, o którym ja się dowiedziałem, tak, to tam były prowadzone księgi. Bo to był stary zbór.
Stary zbór blisko 200-letni i były księgi nawet sprzed 200 lat. Słuchajcie, zawsze był prorok. Zawsze był prorok. I ten prorok mówił, to był głos Pana. Ja się pytam, gdzie tutaj, jak się to ma do informacji, że nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem? No i oczywiście nam powiedzą, no tak, jeśli chodzi o życie wieczne, to nie ma. Ja mówię, tak. A jeśli chodzi o życie doczesne, to jest? I mamy co? Eleganckie czary. Ale ja mam wrażenie, że to jest w ogóle bardzo powszechne, nie tylko w kontekście, powiedzmy, pastora, ale w kontekście, że mamy całe kościoły, które jakby są wypełnieniem tego Bożego życia dla przeciętnego chrześcijanina. Ja wiem, bo ja w czymś takim sama funkcjonowałam latami, że jakby moja osobista sprawa z Bogiem była na takim bardzo słabym pułapie, natomiast Kościół wypełniał całą moją sprawę z Bogiem. I im lepsza była w ogóle taka oprawa, to wypełnienie, im więcej tam przeżyłam na tym nabożeństwie, tam nie wiem, właśnie padłam pod mocą, czy coś tam się stało, prawda, coś tam przeżyłam, tym to było bardziej ekscytujące, ale szczerze mówiąc nic za tym nigdy nie szło w poniedziałek i wtorek i w środę. Natomiast wracałam tam po to, żeby znowu coś przeżyć z tym Bogiem. Więc czy to nie jest tak, że to właśnie, że to pośrednictwo jest przejęte przez Kościół? Ale oczywiście, że również tak. No przecież sama, ja sam często używam tego sformułowania kościelnictwo i pokazuję ludziom, jaka jest różnica między funkcjonowaniem w kościelnictwie, a funkcjonowaniem we wspólnocie. To tak. Są w ogóle dwie różne rzeczy, bo oczywiście, że wszystko jest w stanie zastąpić Boga. Ja uważam, że nie ma rzeczy, która Boga nie zastąpi. Okej. Okay. Nie ma, nawet boskie rzeczy zastępują Boga. No jeśli Biblia tak. potrafi nam zastąpić Boga, okay. prawda, to potrafi nam zastąpić Boga Kościół, który sam w sobie, on jest słuszny, natomiast w tym, co ten człowiek robi z tym, prawda, tak. czyli tutaj odnajduje na przykład, tak. w tym odnajduje oparcie. Tak. Prawda? No jeśli on ma w tym oparcie, no kurczę, to znaczy, że on jest pod jakimś wpływem, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, mhm. że żeby nastąpiły czary, mhm. to niekoniecznie na początku potrzebny jest czarownik. Bo ludzie mogą, przychodzą ludzie, po czary. Po czary. Bo sami, przychodzą po obsługę religijną. Po obsługę. Rozumiecie? Dlatego tak, też dalej. Tą ekscytację, tą euforię. Dlatego co tam jest ciekawe w tym zapisie, że czarownika nie pozostawić przy życiu. Tam jest tak. jeszcze dalszy zapis. Czarownika i guślarza nie zostawisz przy życiu. Kim byli guślarze? Guślarze to byli pierwsi, ja to mówię, handlarze narkotyków w tamtych czasach, pierwsi dilerzy, okay. którzy produkowali różne substancje psychoaktywne i mhm. oni faszerowali tym ludzi. To byli okay. pierwsi ci, którzy wymyślali różne substancje doprowadzające ludzi do pewnych stanów omamienia. Bo kiedy człowiek był czymś omamiony, tym o wiele łatwiej czarownik mógł się nim zacząć posługiwać. Więc zarówno czarownicy, czy też tak. wróżbiarze, tak. oni funkcjonowali w kooperacji z tymi, którzy zajmowali się taką produkcją, tą właśnie tymi narkotykami, tymi guślarzami. I teraz o co chodzi? Kiedy człowiek w dzisiejszych czasach, on jest wewnętrznie jakby poraniony, on jest wewnętrznie popsuty. Tak. Prawda? I on i teraz on ma dwie drogi. Pierwsza droga to jest ta droga trudniejsza, czyli branie od Chrystusa prawd i wprowadzanie w życie. Tak. Lub też przyjęcie pewnej łatwiejszej drogi, prawda? Pod tytułem, że są różne rytuały, są sakramenty. Zobaczcie, przecież sakramenty. Ludzie na przykład uważają, że funkcjonowanie w Kościele katolickim jest związane z tym, że sakramenty, branie udziału w sakramentach powoduje, że mają bliskość z Bogiem. To są gadżety, to są gusła, to są narkotyki. No i to są gadżety katolickie, a jest masa gadżetów protestanckich, tak. Ludzie pragną tego. Nie funkcjonują normalnie, jak na przykład, nie wiem, grupa wstawiennicza się o nich na przykład nie będzie modliwa, nie? To są jak gdyby narzędzia, które są dane, to są jak gdyby Boże narzędzia, ale nie zastępujemy jak gdyby nimi, tak, swojej osobistej relacji z Bogiem. Ja powiem taką jeszcze rzecz, bo poruszyliśmy taką ważną sprawę, że nie zawsze w ogóle rozpoczynają się czary od czarownika. Nie, dlatego mówię. No. Przychodzą ludzie i właśnie oni potrzebują tej obsługi religijnej. I teraz patrząc na przykład na
przykłady takich żyć, jak powiedzmy Boży Pomazańcy, nawet tutaj w Polsce, nie? Kiedy startowali w ogóle, mieli super w ogóle fajny start i tak dalej, i potem się na przykład okazuje, że facet w ogóle nagle słabnie, w ogóle przestaje działać w ogóle w darze apostolskim, tak? Nie usługuje jako apostoł, tylko w ogóle, że tak powiem, siedzi i tak. Nic nie robi. No dlaczego tak jest? No bo generalnie uległ w ogóle tej obsłudze religijnej, którą w ogóle której potrzebują, powiedzmy, ludzie, nie? Więc Kościół katolicki ma własne gadżety, protestanckie również, nie? Tak. I to też jest kwestia, że mogą, niektórzy ludzie się mogą wycofywać ze względu na taką ogólne oczekiwania właśnie tej całej obsługi religijnej, bądź to całego systemu religijnego i po prostu nie zrobią czegoś kontrowersyjnego, żeby jakby nie zgorszyć całego, wiesz, tego chrześcijaństwa. Nie zgorszyć w cudzysłowie, tak? Nie zgorszyć, czyli nie zrobić coś, co wyjdzie poza jakieś oczekiwania. Ramy. Ludzie jak nie, wielokrotnie jak nie mają tego systemu w ogóle czarodziejskiego, to się często na przykład odchodzą z pewnych miejsc, bo im to przeszkadza. Bo gdyby tutaj było, prawda? Tak. Ktoś mnie zapytał, a czemu u was nie ma Wieczerzy Pańskiej? A ja mówię, ale... No bo na początku, jak zakładaliśmy kościół, to powiedziałem ludziom, żeby sobie sami robili Wieczerze Pańskie. No, po co będziemy jeszcze tutaj robili Wieczerze Pańską? A ja mówię, ale czemu mnie pytasz o to? Tak. No bo ja mam taką wewnętrzną potrzebę. Ja mówię, to ja z tobą mogę zrobić tą wieczerzę, chcesz? Usiądziemy się, napijemy wina, zjemy chleb, będziemy mieli wieczerze. Ale to, o co chodzi? Dlatego człowieka ten rytuał wieczerzy powodował, że w jego głowie on się przenosił na wyższy poziom jakiejś duchowości. I teraz co on robi? Bierze ten gadżet duchowy, on go w ogóle pragnie, tak? I on idzie za tym gadżetem. I teraz, jeżeli się na przykład trafi ktoś, kto będzie mu ten gadżet podawał systematycznie, tak, to będzie miał go w ręku. I to o to chodzi, że religia to jest pełna gadżetów. Tak, po różnych. Po obrazków, po... Fizycznych, duchowych, psychicznych. Po doświadczenia. Różnych. Dokładnie. W ogóle, które w ogóle są, zastępują Boga. Tak. I to też nie jest tak, że raz na jakiś czas nie robimy Wieczerzy Pańskiej, tak? Bo to w ogóle nie o to chodzi. To jest urządzenie, tak, no. Tak, tylko chodzi właśnie o to, że ludzie czują się niebezpiecznie. Ja pamiętam, jak nawróciłam się i... No temat, powiedzmy, choinki, ubierania w domu choinki, nie? Artur tam przez te pierwsze 3 lata siedział w więzieniu, więc jak gdyby ja musiałam sama podejmować decyzję, o co chodzi w ogóle z tą choinką. Ja w ogóle nie mam nic przeciwko tej w ogóle choince w ogóle i tak dalej. Natomiast ja na samym początku zobaczyłam, że jeśli chodzi w ogóle o święta i atmosferę, mi czegoś brakuje. W ogóle, wiesz, brakuje mi tego gadżetu. W ogóle, że ten gadżet to nie był tylko taki gadżet, który o po prostu stało sobie jakieś tam świąteczne w ogóle drzewko i my tam w ogóle go ubieraliśmy i tak dalej. Była jakaś magiczna siła w tym w ogóle drzewku. Ja położyłam jakąś magię w ogóle w tym drzewku, że jak tego drzewka na przykład nie ma, tak, to mi w tym w ogóle całym święcie, w tym, czegoś mi po prostu brakuje. Czegoś mi brakuje. I teraz ludziom często brakuje czarów. Okay. I sami ludzie wołają po czary. I to jest właśnie chyba esencja tego problemu. Tak, bo wszędzie mi kiedyś taki fajny, fajną rzecz taki pastor powiedział, taki dojrzały człowiek. Mówi, Artur, bo ja mu zapytałem, powiedz mi, dlaczego są takie książki, takie byle gówna chrześcijańskie, tam takie piszą, takie byle co. I to w ogóle idzie w setkach tysięcy egzemplarzy, ludzie to kupują, a on mówi, no pomyśl, no przecież jest popyt, to jest podaż, no to jest rynek. Tak. Mamy taki kościół, mówi, w Polsce, że on pragnie byle gówna i teraz jest jakiś autor, który te byle gówno stworzy, tak, i to się super sprzeda. A kiedy jest dobra pozycja jakaś, to ona się nie sprzeda. Ona nie pójdzie, za tym tu nie ma zainteresowania, bo ludzie się interesują czym? Jakimś elementem, oni mają coś tam podane. W ogóle ja ostatnio, przepraszam, słuchałem wczoraj, wiem, że mnie Bóg na chwilę tam posłał, żebym posłuchał. W ogóle człowiek, reklamują w internecie pewien kościół, przebudzeniowe spotkania. A zobaczę, mówię, co oni tam reklamują. Zerknąłem na te i wyszła taka pani za tą kazalnicę i ona w ogóle mówiła o poście, jałmużnie, modlitwie i w ogóle wymieniła całą plejadę różnych elementów, prawda, które należy robić. Ja spojrzałem, mówię, i mamy nie wierzę w to. I ludzie, mówię, słuchają tego ludzie, naprawdę.
Ale co ci ludzie, oni w tym wszystkim odnajdują coś. Tak. Jak dam komuś pieniądze, to, tak. I teraz w Biblii słuchają, to pożyczam Panu. Aha, to teraz taką rzecz będę robił. No ale dobrze, taką rzecz. Bo to wszystko wraca do tego ego, że my chcemy tego Boga po to, żeby nam dał, pobłogosławił, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli zadowoleni. Tak. Wszystko chodzi o nas. Czary do tego, czary się opiekują człowiekiem. Tak. Czary są bardzo opiekuńcze. Przecież czary nie są po to, żeby... Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby wytworzyć w człowieku syndrom sztokholmski. Jeżeli osoba czarowana pokocha czarownika, no to mamy niesamowicie dobry układ. Wszyscy są szczęśliwi. Tak jak o tych książkach powiedziałeś, no to najbardziej popularne książki, no to są takie właśnie teraz, no jak być bogatym, jak być pięknym, jak być, wiesz, no wszystkie książki, jeżeli jeszcze dodamy do tego Biblię, no. Na przykład, okej, dawaj dziesięcinę, tutaj pożycz Panu, tu zrób to, tu się pomódl, wiesz, tam w ten sposób 15 minut dziennie, tu zrób jakąś tam deklarację, że wiesz, tak, że ci się wszystko należy. Dokładnie. I mamy naprawdę bestsellera. I mamy bestsellera. co ciekawe, to są wszystko elementy, które są wyjęte z prawd Bożych, bo dobre czary, tak. Dobre czary, ja znam przepis na dobre czary. Dobre czary trzeba wyjąć z prawd Bożych. Tak. Nie można rzucić ludziom jakiejś głupawki, byle jakiej. Tak. Ale właśnie przecież, no co wiemy? Przecież wiemy, że dawanie ludziom pieniędzy jest błogosławieństwem. Tak. Przecież wiemy, że modlitwa, nawet kilkuminutowa, to błogosławieństwo. Wiemy, jaka jest siła proklamacji. My to wszystko wiemy, bo tego nauczamy. Tak. Ale te rzeczy, które jeżeli są powyjmowane z kontekstów i ustawione jako taki system, tak. Na którym się można oprzeć, to one zastąpią Boga. Tak. I to też chyba chodzi o to, że szukamy tej ręki Boga, tak. Co mi Panie dasz. A raczej niż tej twarzy Boga, że w ogóle oto jestem i chcę być z Tobą. Tak. I szukamy czegoś, żeby siebie zabezpieczyć w jakimś tam kontekście. Słowo Boże mówi, że poznacie prawdę i prawda Was wyswobodzi, prawda Was wyzwoli. W ogóle czym ludzie ciemniejsi, nie? Tak. Czym tak naprawdę mniej pouczeni, mniej mający dostęp do prawd Bożych, do naprawdę dobrego nauczania w ogóle wyzwalającego, nauczania, to tym łatwiej jak gdyby sterować takimi ludźmi, nie? Łatwiej ich manipulować, łatwiej ich w ogóle uzależniać, nie? Tak. Stąd my taki nacisk w ogóle kładziemy jakby przy tym, co robimy, na to, żeby w ogóle człowiek postawił na jak gdyby swój osobisty rozwój. I był świadomy. Swój osobisty rozwój. Ponieważ jak człowiek jest rozwinięty, tak? Tak. A jest świadomy, no to generalnie i nie stwarza jak gdyby w ogóle nie stwarza tego środowiska w ogóle, tak. Żeby czarować i żeby być czarowanym. Artur, kiedy ja dołączyłam tu do Kościoła Mocy, to zaskoczyła mnie taka jedna rzecz, że ty postawiłeś na moc Ewangelii, w ewangelizacji. Bo ja do tej pory to byłam przyzwyczajona, że Ewangelię to się właśnie głosi w jakiś tam sposób, nie wiem, właśnie się rozdaje kawę, nie wiem, wodę, coś tam się robi. I bardzo mi się to podobało, kiedy się spotkałam z taką informacją, że w sumie nie przemycamy tej Ewangelii, nie potrzebujemy gadżetu, żeby teraz jakby ta Ewangelia była bardziej atrakcyjna. To było dla mnie nowością i wiem, że na przykład na Zachodzie to jest taki preceder, że kiedy na przykład są takie te duże konferencje, że jest zawołanie o to, czy ktoś chce oddać życie Jezusowi, to bardzo często są również dwa zjawiska, które tam mają miejsce. Że jedno zjawisko to jest takie, że w niektórych kościołach wychodzą ludzie, którzy już są narodzeni na nowo, po to, żeby inni ludzie, ci nienarodzeni na nowo, poczuli się bezpiecznie, że jest ruch, no to ja też wyjdę. Tak. Żeby poczuli takie bezpieczeństwo grupy, bo ludzie mają taki swój lęk, że ojejku, to ja jeden sam, tu jest jakaś wielka sala i ja sam wyjdę. Więc ludzie nie chcą wychodzić, bo się po prostu boją, więc żeby im to ułatwić, to jest taki ruch, że inni ludzie specjalnie, tacy aktorzy powiedzmy, wychodzą, no żeby inni poczuli się lepiej. Albo drugi taki element jest i ja też byłam częścią tego drugiego elementu. Dzisiaj to się z tego śmieję, ale jest coś takiego, że ludzie, że na przykład podczas tego głoszenia tej Ewangelii, żeby zaprosić ludzi, kto chce oddać życie Jezusowi, to jest również zaproszenie tych ludzi, którzy już są narodzeni na nowo, ale chcieliby jeszcze raz jakby afirmować swoją przynależność do Jezusa Chrystusa, bo może się gdzieś potknęli i trzeba od nowa się zawierzyć i trzeba od nowa wejść na tą prawidłową drogę, więc wielu ludzi tam regularnie co parę miesięcy wychodzi, żeby tą afirmację zrobić,
żeby jeszcze raz się poddawać, no bo gdzieś tam jakiś błąd popełnili, no bo gdzieś tam, nie wiem, poszli imprezować, czy w ogóle odeszli, jakby nie przestali chodzić do kościoła, przyszli po jakimś czasie, no i tam znowu robią to oddawanie Jezusowi. I jest takie właśnie szerokie zaproszenie dla tych wszystkich ludzi. I ja teraz, znając to, co się od Ciebie nauczyłam, widzę, że to jest błędne. Jaka jest Twoja analiza tego? Czy błędne, to wiecie, to są właśnie to jest dla mnie zaplanowany system manipulacji. O czym Ty teraz opowiedziałaś, to jest coś, co od początku istniało, od kiedy zaczął powstawać Kościół. Bo kiedy my na przykład sięgamy w początki Kościoła w ogóle, tak. Kiedy, no bo jak powstaje Kościół? Tak. No Kościół powstaje w ten sposób, że w Rzymie chrześcijanie, którzy są w ogóle zepchnięci na margines i są tak. Oskarżeni przez w ogóle Nerona, że on tam Rzym podpalili i tak dalej, tak. To kiedy wchodzi kolejny cesarz, prawda, tak. To on teraz widzi, że ich już jest dużo i on mówi, nie, no to teraz oni mogą mi stworzyć elektorat. To teraz ja zalegalizuję chrześcijaństwo. I to jest ciekawe, że on, cesarz rzymski, niewierzący człowiek, to jest w ogóle twórca kościoła katolickiego, bo to jest bardzo ważne, tylko się nazywa kościół rzymskokatolicki, nie? Ale to on stworzył ten kościół i on mówi tak, że kto się da ochrzcić, otrzyma płaszcz i kilka srebrników. Więc tutaj mamy i teraz masa ludzi, no to ja się dam ochrzcić. Potem będę we wspólnocie, będę w pewnej grupie, wiemy, że w kupie silnie i tak dalej, no i tworzy się pewna struktura. I teraz o co chodzi? Ta nić tej manipulacji ciągnie się po dzień dzisiejszy, bo to jest to samo. Właśnie. Niech wyjdą również osoby nawrócone. O co chodzi? No psychologia tłumu. Wiemy, że w tłumie jest łatwiej zaistnieć. Wiemy też, że ten człowiek będzie miał łatwiej przyjąć, w ogóle jakby uznać siebie za chrześcijanina, czyli wyznać tego Jezusa, jeśli zobaczy grupę ludzi wokół siebie. Tak. Prawda? I co się dzieje? No w ten sposób się rzeczywiście buduje ilościowo Kościół. Tak. Tak? Natomiast to jest chora manipulacja. I też ludzi się zaprasza i jakby przyciąga bez takiej koncepcji, że teraz stajesz się uczniem i kimś, kto idzie za tym Jezusem Chrystusem, a nie po prostu kimś, kto powiedział tą formułkę i wszedł w system fajnego kościoła. Ale dokładnie. Ja powiem taką rzecz. My tutaj prowadzimy, najlepiej jak potrafimy, działania antyreligijne i staramy się zrobić wszystko, żeby ludzie opierali się na Chrystusie. Tak. I w tym systemie ja wiem, ile my mamy pracy. Okay. Dalej, jeżeli chodzi o duszpasterstwo. A ja sobie mogę wyobrazić tylko to, jak się tworzy plastikowy kościół i w cudzysłowie co trzeci człowiek nie poznał Jezusa. Ale trzeba go jakoś tutaj utrzymywać teraz. Więc trzeba mu stworzyć w ogóle całą infrastrukturę parapsychologiczną wręcz. Tak. Bo on musi być jakoś tutaj... Czyli zobaczcie... Manipulacja tworzy manipulację przez cały czas. Już na tym trzeba w ogóle bazować. Tak. I te kościoły wręcz całkowicie są oparte potem na tego rodzaju systemach. Ja nie mówię, że tam nie ma ludzi nawróconych w żadnym wypadku. Ale metodyka jest dzisiaj taka bardzo popularna. Tak. Agatka, chciałbym teraz nawiązać do tematu proroctw, ogólnie mówiąc, i jest bardzo dużo różnego rodzaju też czarów i manipulacji chyba w proroctwach, prawda? Że dużo ludzi otrzymuje takie fantastyczne proroctwa, że nagle będziesz matką narodów albo właśnie prorokiem do narodów. I tych proroctw jest bardzo dużo, tylko później się okazuje, że nie widzimy tych wielkich urzędników bożych. Ja troszkę powiedziałam o tym ostatnio. Generalnie nie mogę powiedzieć, że to są nieprawdziwe proroctwa. Masa z nich absolutnie może być nieprawdziwych, dlatego że ludzie też mówią to, co drudzy ludzie chcą, powiedzmy, usłyszeć, nie? Tak. Ale trochę bym chciała powiedzieć inaczej. Uważam, że masa proroctw wypowiedzianych jest w sposób niekompletny. A mianowicie taki, że nie mówi się właśnie do ludzi, że to jest jakby w tym proroctwie, to jest jakby ja Cię zapraszam do współpracy na przykład z Bogiem. Powiedzmy, że ja na przykład dostaję takiego człowieka, nad którego życiem jest wypowiedziane
że będzie prorokiem do narodów. I on jest jak gdyby oseskiem w ogóle w wierze i tak dalej. I ja takiego człowieka sobie na przykład prowadzę. I prowadzę go na przykład w taki sposób, że ja mówię, posłuchaj, powiedzmy 3 lata temu nad twoim życiem zostało wypowiedziane słowo, które w ogóle no, mocno cię wywyższyło. To słowo w ogóle mówi o tym, że ty będziesz, powiedzmy, jak gdyby wysoko postawionym urzędnikiem. I chcesz do tego miejsca dojść? Bo to jest pytanie, czy chcesz do tego miejsca dojść? Tak, ja będę, bo to jest zaproszenie do współpracy z Bogiem. Ale dzisiaj jesteś człowiekiem, który jest na przykład w izolacji. No to od czego mamy zacząć? Ja będę, to zaczynamy w ogóle od tego, że idziemy na przykład w systemie wyjścia z izolacji. Idziemy w ogóle na ewangelizację. Idziemy w ogóle, otwieramy buzię w ogóle na ewangelizacji. Uczymy się mówić podstawowe rzeczy w ogóle związane z Ewangelią w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedy to coś się nad moim życiem zrealizuje? Ja nie wiem, bo to jest warunkowe. Jakby to jest na przykład warunkowe, jeśli ty będziesz blisko Boga, jeśli ty będziesz w ogóle robił podstawowe w ogóle rzeczy związane z twoim rozwojem, dojdziesz na pewno do tak w ogóle, że tak powiem, tej wyższej jak gdyby rangi. Ale też wiele rzeczy jest wypowiedzianych, powiedzmy takich, że one są to takie pobożne życzenia. No tak, ale na przykład, czy są takie przykłady, czy mieliście na przykład doświadczenie z czymś takim, że są ludziom są wkładane jakieś proroctwa, no tylko po to, żeby się dobrze ci ludzie poczuli, no i żeby ich zaangażować w swoją sprawę. Oczywiście, że tak. Ja słyszałem od ludzi nieraz, którzy mieli ze mną kontakt, jakie proroctwa zostały nad nimi wypowiedziane. Okay. I na przykład takiego mamy znajomego, znaczy mamy, no mamy, bo on jest w niebie, już umarł, jest z Bogiem w niebie, natomiast on otrzymał proroctwo takie. Te proroctwo brzmiało tak: założysz w Polsce 300 kościołów. I ten człowiek trzymał się tego proroctwa jak głupi. Tylko że tamten arcyprorok, który mu to przepowiedział, tak, on nie, w ogóle nie wziął żadnej odpowiedzialności w ogóle w tym temacie. Nie pouczył go, co powinien, co nie powinien. Człowiek ten poszedł złą drogą. Założył w Polsce z 5 kościołów, czy może z 8, i umarł. Umarł dlatego, że się rozchorował na jakąś tam chorobę i zginął. I tak, i teraz o co chodzi? A wiele pomniejszych tych rzeczy, że ludziom się mówi, że będą kimi, że będą gdzieś jechać. I teraz, że będą coś robić. I ci ludzie, oni żyją tym euforycznym stanem później. A kiedy oni żyją tym euforycznym stanem, można ich bardzo łatwo, tych ludzi, pociągnąć do różnych właśnie działań. Teraz dawaj kasę. Na przykład. Albo też na przykład rozwijaj się w tej służbie teraz przez taki okres czasu. Kiedyś Bóg ciebie wywyższy, bo wiesz, jakie proroctwo jest nad tobą. Prawda? Więc, ale powiem jeszcze powiem takie rzeczy, że masa jest proroctw, które są w ogóle niewypowiadane nad ludźmi inaczej, jak tylko przez naturalny ogląd. Tak. Jeżeli facet mojego wyglądu, z moim jakby temperamentem wypisanym na twarzy, on wyjdzie do proroka, no słuchajcie, nade mną bezpośrednio ludzie, którzy prorokowali nade mną, mnie nigdy nikt nie wyprorokował niczego innego, że będę przywódcą, że będę rządził, że będę to, że będę dlatego, bo ja tak wyglądam. W ogóle nie trzeba, to naprawdę, nie, wystarczy trochę na moje zachowanie popatrzeć, tak. I od razu jakby rzuca się w oczy. Ja nigdy nie usłyszałem, potem jak już mnie nie lubili w Polsce, to już mnie informowali, że zginę marnie. Takie proroctwa. Ale na początku nigdy ja nie miałem takich proroctw. Ja miałem zawsze proroctwa, i teraz ktoś powie, no tak, oni mówili prawdę. To nie chodzi, że oni mówili prawdę. Ja te prawdy znałem od dawna. Chodzi o to, że one były wypowiadane nie na podstawie duchowych informacji. Tylko obserwacji. To była obserwacja. To widać po prostu wielokrotnie, tak? I potem częstokroć komuś się mówi jakąś duchową rzecz, tak, na podstawie oglądu jego fizyczności i pewnych zachowań jakichś, i człowiek jest wprowadzony w potężny błąd. No bo to jest troszeczkę tak, że jeżeli ten cały system religijny, jeżeli on jakoś tam akceptuje kogoś, no to
to będą sobie ci ludzie nawzajem mówić, że jesteś wspaniałym prorokiem. A jeżeli już kogoś nie akceptuje w jakiś sposób, to również zaczyna się coś takiego jak publiczne piętnowanie, tak jak ty mówiłeś, że zaczęli ci mówić, a że teraz coś tam, nie, że teraz idziesz gdzieś tam w upadek, nie? Tak. Ale tak samo jest, też dużo o tym słyszałam, że na przykład w kościołach jest dużo takiego niewłaściwego piętnowania niektórych ludzi, na przykład, że jakieś kobiety są od razu publicznie piętnowane, na przykład, że Jezabel ma, tato ma Jezabel, czy coś takiego, nie? I że to jest takie publiczne, indywidualne piętnowanie raczej niż na przykład rozmowa z tą osobą. Ale to i właśnie, bo to się pod przykrywką proroczą się dzieje wszystko. Tak. Że Pan mi powiedział, że jesteś taka, taka czy taka. Prawda? Najczęściej jest to związane z tym, że człowiek się czuje zagrożony, bo nie ma nic gorszego, powiem Wam szczerze, niż zagrożony prorok. Jak prorok się czuje zagrożony wewnętrznie, niedoceniany, niedowartościowany, to w ogóle zawsze będzie w ogóle robił takie rzeczy, aby poczuć się lepiej kosztem innych. Bo to normalna sprawa jest, że gwiazda, żeby błyszczała, potrzebuje ciemności. Więc to jest normalna historia, że się tą ciemność tworzy w sposób automatyczny. Tak. Natomiast wielu z tych ludzi właśnie wchodzi, funkcjonuje w czarach i tak. Te czary rozsiewa. Tak. No właśnie z takich powodów, że chcą ustawić sobie wszystko, tak. Żeby tylko czuć się bezpiecznymi na przykład, żeby tylko się dobrze czuć, że tam pojawia się ktoś, no jakiś tam bardziej ekspansywny, prawda, no to co, to zdołować go, no zamiast kurczę go jakoś pociągnąć w miejsce, żeby on tą ekspansję wydobył z siebie, no to go zdołować. A często to się dzieje nawet nie w relacjach pastor gdzieś tam tak. Owca, tylko wśród ludzi, ponieważ generalnie wszyscy możemy prorokować, wszyscy możemy mówić w imieniu Boga, więc ludzie do siebie częstokroć takie rzeczy też mówią, co też jest czarami, tak. Co też jest formą manipulacji. A masz takie przykłady? Że tak ludzie do siebie mówią? No masz na przykłady takich, że co mówią? No wiesz co, no, jeśli widzą, że na przykład jest ktoś, kto działa w jakiś sposób odważny. No i teraz ktoś, kto nie działa w taki odważny sposób i czuje się gorzej niż tamta osoba działająca odważnie, no to będzie mówić, wiesz co, mam takie słowo dla ciebie od Boga, w ogóle wiesz, musisz uważać, naprawdę, wiesz, dobrze badaj to, co robisz, czy to jest z Pana, czy to nie jest z Pana, prawda? No, tak. Jaki to ma cel? To w ogóle nie ma żadnego celu innego, jak to, tak, aby tamten człowiek zaprzestał tych swoich działań. Tak. Jak on zaprzestanie, to ten nie będzie się czuł taki w ogóle zagrożony, taki poniżony. Tak. No. I takich rozmów w kościołach to jest masa, więc ja tak, mówię, nawet... że ludzie sami się czarują w ogóle, nie? Próbują tak. Przynajmniej. Wiesz. Tak. No tak, ja też to takie coś zauważyłam, że jest takie coś, że ludzie biorą taki parametr, na przykład, że teraz mówimy o czarach i manipulacji i nagle ten parametr od razu aplikujemy do wszystkiego, czego nie rozumiemy, albo co jest inne od naszej własnej wrażliwości. To od razu to dajemy temu taką naklejkę, o, to mi się nie podoba, bo ktoś jest właśnie za bardzo taki, albo za mało taki, to on ewidentnie tam właśnie jest następny czarownik. Ale takie nazywnictwo ludzi czarownikami, bo to też jest właśnie ciekawe, że tak jak z każdą dziedziną, ta rzecz jest wykorzystywana na wszystkie możliwe strony. Przecież tak. Jeśli, ja powiem na przykład takie coś, silne przywództwo też będzie uznawane za czary. Przez wiele środowisk, które nie chcą takiego czegoś. On nami czaruje. Przecież też słyszałem raz od ludzi, bo Ceroński to czaruje. Ja tak się zastanawiałem, mówię, czaruje? Czym jeszcze, jak ja czaruję? To chodzi ci o to, że ja jestem wobec ciebie wymagający. Aha, to jest coś, że ja ciebie stawiam pod murem prawdy. To są te czary? Ale czarownikiem no, nazywany byłem niejednokrotnie, że robię coś, co jest na przykład wymuszeniem. No, on wymusił to na mnie. Ja mówię, ale jak wymusiłem? Powiedz, jak wymusiłem. No bo ty nie dasz mi przeforsować mojego zdania. No ale ja mówię, ale bo to zdanie jest nieprawdziwe. No co mam zrobić? Mam powiedzieć w porządku, super, jesteś gość, pierwsza liga? Nie, to pokazuję ci prawdę. W rozmowie mojej z tobą stawiam cię pod ścianą, prawda? No i rzeczywiście, teraz
albo się zbuntujesz, albo kurczę, ugniesz się przed tą prawdą. Ale jeśli nazywasz mnie czarownikiem, no to to jest absolutnie błędne nazywnictwo. Bo ja to robię po pierwsze dla twojego dobra, co już wyklucza w ogóle czary. Bo jeżeli się coś dzieje dla czyjegoś dobra, to to się miłość nazywa. Tego nie wolno nigdy pomylić, że jeżeli ja robię coś dla kogoś, bo ja nie powinienem tego, ja nie muszę tego robić. Chcesz, giń, chłopie. No dobrze, ale wiesz, kościoły ogólnie mówiąc, nawet te, co tam zapraszają tych aktorów do wyjścia, no to oni też mają intencję, która jest jakby pozytywna. No pytanie rzeczywiście, jaką mają intencję, bo tego też jakby nie można do końca określić. Natomiast tak. Ja nieraz powtarzam ludziom, że w chrześcijaństwie tak. Nie jest tylko ważna meta, ale ważna jest cała droga do mety. Bo jest powiedziała, okay. Jestem droga. Czyli nie można na tej drodze, w chrześcijaństwie cel nie uświęca środków. Mm-hmm. I są chrześcijanie, którzy uważają, również przywódcy, tak. Że cel uświęca środki. Nie. Tak. Nie z Bogiem. Dla Boga jest tak samo ważne dojście do celu, tak. Jak samo osiągnięcie celu. Czyli nie można pewnymi środkami osiągać takich rzeczy. Tutaj, kiedy ja nieraz takie rzeczy mówię, to ktoś mówi, no tak, ale ty mówiłeś, że można się przebrać za księdza, można się przebrać za zakonnicę, można się przebrać... Oczywiście, że można się przebrać za księdza, za zakonnicę, za nie wiem, kogokolwiek tam się przebierzesz. Natomiast o co chodzi? Ty musisz wtedy wiedzieć w 100% i na siebie bierzesz tą odpowiedzialność, że ty tego człowieka, że dobro tego człowieka jest dla ciebie ważniejsze niż wszystko inne. Natomiast kiedy przyglądamy się na przykład funkcjonowaniu takich kościołów, o których sobie wcześniej rozmawialiśmy, to widzimy, że tam nie ma czegoś takiego, bo tam chodzi o wtłoczenie człowieka w środowisko. No bo z praktyki wiemy, że potem już tak naprawdę nie jest docieranie głęboko do tego, aby człowiek tego Jezusa poznał. Mhm. Tylko jest utrzymywanie go w tym kościele. Tak. Więc widzimy, że ta intencja nie była prawidłowa. Że to nie było to, że okej, to zbierzemy ich wszystkich i tak dalej. To teraz dobrze, to zajmijmy się teraz tymi wszystkimi. Ja jeszcze raz mówię, jeżeli jest kościół, który ma 1000 osób, tak. To w tym kościele, który ma 1000 osób, powinno być takich ludzi jak ja tutaj, tak. 10, którzy na pełen etat, co drugi tydzień w cudzysłowie będą mieszkać w kościele i obsługiwać tych ludzi, jeśli rzeczywiście chcieliby, żeby oni doszli do głębokich prawd. Okej. A jeśli teraz mamy kościół 1000-osobowy, i tam w ogóle nie ma nic innego w tym kościele. Tylko w ogóle płytkie funkcjonowania różne, no to ja mówię, to ta intencja zdobywania tych ludzi, no nie była prawdziwa. Okay. Czyli nie możemy tego uznać za majstersztyk, tak. Prawda? Tylko za manipulację. Tak. To jest wielka różnica. Tak. Temu się trzeba umieć też przyjrzeć w ogóle bardzo uczciwie, nie? Jeszcze a propos proroctw, żeby też nie zgubić tego, żeby też włożyć ludziom właściwe narzędzia w ręce. Jest masę tematów, w których ludzie prorokują do siebie w temacie męża, w temacie żony, w temacie posiadania dzieci. I uważam, że ta przestrzeń jest mocno nagięta w kościołach. Mamy też kilka takich, mieliśmy kilka przykładów w naszej służbie, gdzie dotykaliśmy na przykład tematu nieszczęśliwego małżeństwa, gdzie po głębszych rozmowach po dłuższym byciu z takimi ludźmi dowiadywaliśmy się, że to małżeństwo na przykład zostało zawarte, bo właśnie jakiś tam powiedzmy prorok, który jest uznany na przykład uznanym prorokiem, powiedział, że wy winniście być mężem i żoną, tak? I potem się okazuje, że ludzie absolutnie nie pobrali się z miłości, tylko pobrali się z uwagi na to, że takie słowo prorocze zostało wypowiedziane. Lub zostały wypowiedziane słowa o ilości posiadania dzieci, czy w ogóle o posiadaniu dzieci. Tak. I to są mocne w ogóle nadwyrężenia, bo to w ogóle są bardzo mocne nadwyrężenia. A przede wszystkim musimy wiedzieć w ogóle, że Bóg nigdy nie złamał wolnej woli w ogóle człowieka. Tak? W ogóle jeśli chodzi o posiadanie w ogóle dzieci, to człowiek decyduje o tym, czy dzieci będzie posiadał, czy tych dzieci nie będzie w ogóle posiadał. Nie mieszajmy w to w ogóle Boga. Tak samo jest w ogóle z tematem męża czy żony, tak? To my wybieramy, ponieważ to my jak gdyby zakochujemy się w ogóle w drugim człowieku, nie? I tutaj jest masa takich, dużo jest takich nadwyrężeń, nie? No ja słyszałam podobną historię, kiedyś do mnie dzwoniła taka
para, dzwonili po taką właśnie usługę, pomoc. I ta dziewczyna mówiła właśnie coś takiego, że usłyszała takie proroctwo w kościele swoim, że ona miała być z kimś innym. Tak, to jakiś tam prorok jej to powiedział. Tylko problem był, że ten ktoś inny był żonaty. No właśnie. No, mamy na pewno ciekawe rzeczy. Albo jeszcze taka była jeden inny taki przypadek, że osoba prorokowała, młoda dziewczyna prorokowała parze, no ale to prorokowanie było skierowane na tego mężczyznę, że w sumie ta jego narzeczona, no to ona nie jest tą właściwą narzeczoną. Tak, no bo i teraz to są rzeczy, które wszystkie mają na bo to jest o co chodzi dalej z czarami. Czary, one działają na różnych odcinkach, tak. Ale na przykład działają też na odcinkach wprowadzania zamętu. Okay. Bo to też jest narzędzie diabelskie, z której strony byśmy nie patrzyli, to nie chodzi tylko jedynie o to, aby uzyskać korzyści bezpośrednie, iż na przykład personalnie tak. Jest jakiś czarownik i on wokół siebie coś tam kręci, ale też trzeba uznać, że w ogóle diabeł, który jest głównym czarownikiem, tak to trzeba uznać, on też wprowadza za pomocą czarów szeregi zamętów w ogóle wśród ludzi. No bo właśnie rzecz, o której teraz mówisz, dzwoni para, oni są w takim stanie, prawda? Tak. Oni, i co teraz? Oni są już częścią zamętu jakiegoś. Tak. Czyli już mamy, już ich środowisko jest środkiem zamętu, gdziekolwiek się pojawił, zamęt się będzie pojawiał. Tak. Prawda? Że to jest mocno mącące, bo czary, kiedy działają, to one doprowadzają do tego, że przestaje funkcjonować zdrowy rozsądek. Tak. Przestaje, objawienie też przestaje być widziane. Dokładnie. Okay. Wiecie, to jakby, powiem więcej, czary nawet mogą występować bezpośrednio w tym, że człowiek twierdzi, że odbiera pewne rzeczy od Boga i optuje za tym, że rzeczywiście tak jest. Taki był przykład na przykład z Kennethem Coplandem, gdzie pewna kobieta w kościele stwierdziła, że odebrała od Boga, to była też prorokini taka, stwierdziła, że odebrała od Boga, że Kenneth Copeland będzie jej mężem i że on się rozwiedzie z Glorią Copeland i że to, i ona będzie na to czekać. I ona to ogłaszała po wszystkich kościołach, po wszystkich zborach, przez co wprowadzała masę zamętu. Prawda? I Kenneth Copeland opowiadał, ona mówi, to potrafiła robić, to trwało chyba 20 lat. 20 lat. Ile ona prowadziła zamętu przez to, no to tylko wiedzą te środowiska. Ile tak. ludzi pociągnęła, jakichś słabych, prawda, do tego, aby wyszli z prostego toku myślowego. Tak. Prawda? Więc wydawać by się mogło, że to ona nie była jakimś tam wielkim liderem, przywódcą czy kimś tam, ale narobiła niesamowitego jakiegoś takiego smrodu duchowego w pewnym okresie czasu, w różnych miejscach. Więc czary są niszczycielskie. Ja słyszałam taką historię, że przyjechał taki usługujący do społeczności, to też w Stanach było, i była tam grupa ludzi, oni się modlili i była taka osoba, która się modliła na językach i on wziął pastora na bok i mówi, ta osoba jest w czarach. I on mówi, no ale pastor mówi, nie no co ty, to jest liderka w ogóle wstawienników. I ten człowiek po prostu odwrócił się i powiedział do niej tak, to teraz, to co teraz się modlisz na językach, to nakazuje ci powiedzieć to po angielsku. I się okazało, że ona zaczęła to mówić i się okazało, że to było wręcz demoniczne, bo to było takie bluźniercze wobec Jezusa Chrystusa. I to było, no i on zaczął tą kobietę uwalniać od tego. Spotkałeś się kiedyś z czymś takim? Z taką rzeczą się nie spotkaliśmy nigdy, z tego rodzaju sytuacją. Natomiast nie jest to coś wyodrębnionego, dlatego że wielokrotnie widzieliśmy w kościołach, tak. że ludzie będący na stanowiskach, między innymi na przykład stanowiskach wstawienniczych, pamiętam, pojechaliśmy do jednego kościoła i tam... Chciałam ten przykład. No to daj, to powiedz ten pomysł. Byliśmy w takim właśnie kościele i usługa się miała już rozpoczynać. Artur tam wtedy chyba miał usługiwać. I nagle z takiego jakby zakamarka, powiedzmy z takiej zakrystii kościelnej, wychodzi sznur kobiet, w sumie przeważnie. Przeważnie kobiet. Przede wszystkim kobiet. I ten pastor generalnie, jak gdyby rządzący tym, tą wspólnotą, ja się pytam, a kto to jest? Bo oni w ogóle wyszli tacy jako
ekskluzywna grupa kościoła. On mówi, a to jest taka moja grupa w ogóle wstawiennicza, oni tutaj się w ogóle modlą i tak dalej. Ja mówię, mam wrażenie, że w ogóle, o, że oni cię w ogóle nienawidzą. Że w ogóle oni cię nienawidzą, w ogóle to jest jakaś taka specjalna w ogóle grupa, która w ogóle teraz jak gdyby wierzy w to, że oni tutaj robią jakąś tutaj w ogóle nie wiadomo jaką w ogóle robotę. Mówię, ty za chwilę możesz być po prostu bezrobotny. Czyli jakaś ekskluzywna w ogóle taka grupa, nie? No i? Nad którą generalnie on chyba tam w ogóle nie panował, nie zarządzał w ogóle nimi i tak dalej. No i, tak i dalej, skutek tak. był taki, że niebawem lider tych wstawienników pociągnął tą grupę wstawienników i wiele innych osób odeszli z kościoła, rozwalili kościół, założyli kościół w miejscowości kilkanaście kilometrów dalej. Okay. Więc jakby taki na przykład był efekt. Tak. Gdzie... Wszystko, w ogóle wszystko, co nie służy w ogóle człowiekowi, tak? W ogóle a propos w ogóle też i urzędu, wszystko, co w ogóle nie służy człowiekowi, co nie wypływa w ogóle z miłości w ogóle do człowieka, tak? Tylko sam nawet urzędnik, który będzie siebie stawiał jako o nie wiadomo w ogóle kogo, ale nie będzie usługiwał temu człowiekowi, to co to w ogóle jest? Ja ostatnio ktoś mnie zapytał, a jak ty prorokujesz? Ja mówię, wiesz co, ja najczęściej nie wiem, kiedy prorokuję. Najwięcej w ogóle proroctw, które ja w ogóle uwalniam w moim osobistym w ogóle życiu, w mojej usłudze w ogóle drugiemu człowiekowi, to jest, kiedy ja nawet nie zdaję sobie z tego sprawy. Ile razy jest tak, że rozmawiam w ogóle z człowiekiem, człowiek na przykład siedzi i płacze, mówi, wiesz co, w ogóle to miałem właśnie w sercu moim. Ja wie, no to w ogóle, to jest nowotestamentowy prorok. Przyjdzie i potwierdzić między innymi to, co masz w ogóle w swoim a sercu. Nie przeskoczy twojej woli, tak. Nie przeskoczy twoich przekonań. Mówimy o przekonaniach opartych na Chrystusie. Tak. Prawda? On, co zrobić może takiego nieprzyjemnego? Zburzy twoje iluzje. Bo rzeczywiście to zburzy te iluzje, prawda? Ale nigdy ciebie nie dociśnie przeciwko tobie samemu. Wiesz, o co chodzi? A czary będą robić wszystko, aby tak, zamulić umysł człowieka, pociągnąć jego chore stany, jakby, żeby on sobie w nich w ogóle był. Wiecie, tego typu rzeczy. Nigdy nie będą promiłośnie działać. Na czary jakby jest, antidotum to jest prawda, konfrontacja z prawdą tak. I w ogóle postawienie człowieka w miejscu takim, czy rzeczywiście ty robisz to dla kogoś, czy ty kochasz, czy to jest miłosne. Okay. I to, wiecie, nie zawsze można zobaczyć od razu to, bo to nieprawda, że każdą rzecz tak skonfrontujemy. Czasami trzeba pozwolić sobie... Coś się musi zadziać, nie bać się tak. tego, że nawet jak gdzieś pojawia się jakiś impuls czarów, to nie bać się, żeby to jeszcze trochę się rozwinęło, bo to, jeśli cała infrastruktura będzie prawdziwa, prawda, to musi w pewnym momencie zacząć się manifestować i wtedy w ogóle możemy działać, wtedy widać w ogóle realnie pewne rzeczy, a pewne... No ale jak widać? Chodzi o to właśnie, żeby teraz dać narzędzia tym ludziom, żeby po pierwsze jakby już daliśmy pewnego rodzaju zarys, jak zidentyfikować czary, a teraz narzędzia, jak się po prostu obronić przed tym. Znaczy pierwsza podstawowa rzecz, bo to są rzeczy fundamentalne. Tak. Jeżeli jest człowiek, który występuje przeciwko ustanowionym przez Boga prawdom, zubaża je, zabiera z nich coś, humanizuje je, rozbudowuje je o takie elementy, które nie wymagają ortodoksyjnego podejścia do tych praw, to już jest dla nas impuls, że mamy do czynienia z czarownikiem. Jeżeli jest ktoś, kto narzuca na nas coś, czego prawdy Boże na nas nie narzucają, mamy czarownika. Jeśli jest ktoś, kto nie podnosi w nas, znaczy chce od nas czegoś, ale jednocześnie nie podnosi w nas pewnej jakości Chrystusowej, czyli nie zależy mu, nie zależy mu jakby na Chrystusowości w nas. Proponuje nam rzeczy, w których my mamy wejść w kompromis jakiś, ale jednak on ciśnie na to, no mamy czarownika.
Mamy czarownika, człowieka, który chce z nami manipulować. Natomiast główna broń, moim zdaniem, jaka jest, no to jest głęboka, osobista relacja z Duchem Świętym. Ja czarownika nie powiem, że wyczuję od razu każdego, ale powiem, że 90% ja ich w ogóle wyczuwam w duchu. Tak, ale są też takie klasyczne w ogóle objawy, czyli to, co powiedziałeś na początku, że w ogóle przekląć, to znaczy wstrzymać rozwój, tak? Tak. Czyli szeroko pojęta perspektywa nierozwoju, tak? Czy jakieś, jeśli chodzi o jak gdyby życie osobiste człowieka, no to brak rozwoju w życiu osobistej jednostki, czy wspólnoty, brak rozwoju wspólnoty. Chroniczne choroby, przejawiające się te same demoniczne problemy, jak gdyby, no to możemy powiedzieć, że gdzieś jest, są jakieś tam, powiedzmy, symptomy też czarów. Nie? Jeżeli nie ma rozwoju, nie ma parcia na rozwój, to widzimy, że czy osobisty, czy wspólnotowy, to za tym gdzieś stoją czary. One się muszą ujawnić wcześniej czy później, jeśli się nie wycofamy z prawdy, to one się będą ujawniać. Bo nie wszystko jest takie ewidentne. No właśnie. Nie można tego też tak zobaczyć. Nie możemy tematu czarów rozłożyć na kartce i sobie je rozpisać tego. Tak, 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 tak. Bo wiele rzeczy jest niejednoznacznych. Tak. Wielokrotnie my, jako odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, tak jak wcześniej powiedziałem, stosujemy różne majstersztyki. Tak. Ja stosuję masę różnych podpuch takich. Tak. Bo jest napisane, jak na ucztę, jak król robi ucztę i wysyła sługi, to mówi: idźcie, zbierajcie tych koło opłotków nawet, co stoją, przyprowadzajcie ich tutaj. Więcej, przymuszajcie ich, żeby przyszli. Więc to słowo przymuszajcie, to oznacza, że dokonujcie różnych działań. Wręcz nie zostawiajcie ich bez decyzji. Dokładnie, tak? aby oni przyszli. Czyli też można powiedzieć manipulacja. Ja nieraz zabawnie mówiłem, że ja manipuluję też ludźmi. Ale no właśnie, bo tylko, tak jak powiedziałaś wcześniej, że nie wszędzie możemy przypiąć jednak tą ładę czarów. Tak. My generalnie, jak powiedzmy, uczyliśmy się też od ludzi, którzy tam, powiedzmy, byli jakimiś tam ojcami naszymi, w jaki sposób na przykład ewangelizować, no to uczyli nas w taki sposób, że nie zostawiaj człowieka bez decyzji. Wręcz przymusz go. Dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj do Ciebie przybliżyło się Królestwo. Tak. Wręcz w ogóle przyciśnij go do ściany, w ogóle nie zostaw go bez tej w ogóle decyzji, bo Ty nie wiesz, czy on jutro w ogóle będzie jeszcze żył. Skąd wiesz w ogóle, że dzisiaj nie jest Wasze na przykład ostatnie spotkanie, nie? No idąc tym torem, no to można powiedzieć, zmanipulowałeś. Jest to manipulacja, bo przecież jutro Chrystus też jest, pojutrze też jest Chrystus. To jest nieprawda, że On akurat jak się dzisiaj nie nawróci, to się nie nawróci jutro. Ale jeśli ja Mu dzisiaj głoszę, to ja zrobię wszystko, żeby go docisnąć. Tak. Chyba że Duch Święty mnie prowadzi inaczej. Chyba że mi powie: Artur, w porządku, zasiałeś, puść człowieka, ja będę wykonywał pracę, wtedy ja inaczej działam. Jeśli nie mam takiego w ogóle takiej informacji, to ja przymuszam tego człowieka. Mówię: konkretnie, opowiedz się. I co? Co robię? Czy manipuluję? W pewnym sensie tak. Tak. Ale czy to spełnia wymiar demonicznej manipulacji czy czarów? Nie. Czemu? Robię to z miłości do tego człowieka. Tak. Ja mam czystą intencję jak kryształ. Tak. To, że ja zrobię coś takiego, co nie jest, że tak powiem, ogólnie przyjęte, że to jest kontrowersyjne. Tak. I ja na to złowię jakichś tam ludzi, prawda? To nie oznacza, że ja zamierzam tych ludzi wykorzystać do własnych celów. Egoistycznych, chorych. Więc ja często mówię, że ja też manipuluję, mówię to w sposób zabawny. Natomiast mówię, nie jest to wszystko takie jednoznaczne. Owoce, niestety, czasami tylko po owocach, w pewnym momencie zaczynamy coś widzieć. Ja w sprawie czarów powiedziałbym tak, stosować te metody, o których mówimy, ale jednocześnie szukać Bożego prowadzenia na takie niestandardowe formy rozpoznawania czarów. Mówić: Duchu Święty, ucz mnie, gdzie są czary, a gdzie ich nie ma. Wiecie, jest dar odróżnienia duchów, mamy go w zasięgu ręki. Tak. Możemy korzystać. Ja mam takie wrażenie, na przykład rozmawiając z Wami, że to chodzi o to, że jakby czary są pewnego rodzaju instrumentem, które mogą przekierować jakby uwagę człowieka, przekierować jego kierunek, jego nastawienie na coś innego niż Bóg. Amen. I de facto go okraść. Tak.
Z tego, co Bóg ma dla niego, dokładnie, bo on jest jakby narażony na to, że jest przekierowany na jakąś inną drogę. Inną drogę. Iluzyjną. Że jest, mamy jakiś fałszywy obraz Boga wtedy przedstawiony, jakiegoś pośrednika nagle znowu mamy. Tak. Czy to jest kościół, czy to jest pastor, czy to jest prorok jakiś, czy to jest jakaś wizja, że będę prorokiem do narodów, czy coś takiego. Czy jest to stan lękowy nawet, tak, cokolwiek, tak, prawda? Jakaś forma nawet poniżenia go gdzieś, okay, tego czegoś, coś, to jest jakiś element, gdzie się przekierowuje tego człowieka. Tak. Przekierowuje tego człowieka. I to jest tak. I w sumie to chyba chodzi o to, żeby poznawać te fundamentalne Boże zagadnienia, te Boże prawdy, bo ja uważam, że jest, i w tym jest kłopot, że takich bardzo jasnych Bożych prawd brakuje w kościołach. No tak, bo to jest, bo gdy się prawdy poznaje, to co zafałszowane, ono nie przejdzie. Słuchajcie, to jest coś takiego, że jak się je dobre mięso jakieś, czy jak się nauczy jeść dobrego mięsa, okay, to jak mu dadzą potem nawet podrobione coś. Tak. Ja, nawet jakieś restauracje, ja nieraz to zauważałem. Jak ja wiem, co to jest dobry stek, okay, zjadłem raz, drugi, piąty, dziesiąty, piętnasty, tak, to jak jestem gdzieś i zamawiam steka i oni mi podają, ja go jem, pierwszy kęs, mówię, to nie to. Tak. Niby też stek, niby w karcie napisane, tak? Ale właśnie przez poznawanie prawd Chrystusowych, przez obywanie się z nimi, przez przebywanie w ich środowisku, tak, my się uodparniamy na czary. Tak. One zaczynają jakby omijać nasze życie, bo ja nie sądzę, że jesteśmy w stanie wyeliminować to, bo nie, bo póki ludzkość jest i póki diabeł jest, do tej, tak, pory czary były, są i będą i tak samo będzie w Kościele. No i powiedz mi, a jakie są konsekwencje czarów? Przede wszystkim jest napisane tak, że czary są takim samym grzechem, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci demonom. Okay. Czary doprowadzają do destrukcji człowieka. Okay. Różnych form destrukcji. Oczywiście, jeśli ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to czary nie mogą go zaprowadzić do piekła, ale mogą mu zrobić piekło na ziemi. Okay. Czary mogą doprowadzić człowieka do tego, że człowiek nie wejdzie w swoje powołanie. Mhm. Czary mogą doprowadzić do tego, że człowiek nie znajdzie bratniej duszy, męża, żony, kogoś tam. Tak. Czary mogą doprowadzić do tego, że człowiek utknie w czymś. Tak. Na przykład w tym, że czarownik mu podał, Bóg chce, żebyś miał wiele dzieci. I taki na przykład człowiek ma 5 dzieci, 6. Czy to znaczy, że on nie może mieć dzieci? Może. Ale jeżeli on by dokładnie słuchał Boga, to doskonałą wolą Boga dla niego nie było to, żeby miał 5 dzieci, bo 5 dzieci można mieć. Jaki problem mieć 5 dzieci? Można mieć 10. Ale wolą Boga nie było to. Wolą Boga było to, żeby na przykład został misjonarzem i przeprowadził do Jezusa 1 ludzi. A te 5 dzieci powoduje, że on teraz musi prowadzić biznes, ale 5 dzieci. Jest, no. Powiedziane jest coś nie w precyzyjny sposób. Niekompletny, jakby niejasny. I teraz czary doprowadzą zawsze do zablokowania. Krótko powiedziawszy, jeśli my nie zablokujemy czarów, to czary zablokują nas. Jeśli my nie zabijemy czarów, to czary zabiją nas. Okay. One nam odbiorą coś, okradną nas z rzeczy duchowych, materialnych i fizycznych. Oszukają nas. A kiedy człowiek jest oszukany, to jest bardzo łatwy do tego, aby z nim robić, co się chce. Okay. Ostatnio oglądaliśmy z Agatą taki serial Wegi, o dzieciach, o pedofilii i o dzieciach porywanych dla pedofilii. I tam mnie ujęła bardzo mocno pewna kwestia. Mała dziewczynka w wieku tam chyba 5 została porwana i była sprzedawana systematycznie pedofilom. I potem pewien detektyw odnajduje ją. Ona już jest wtedy 17-letnią dziewczyną, mieszka w Tajlandii. I on do niej mówi taką fajną rzecz. Mówi, słuchaj, zdecyduj, czy chcesz wrócić do domu. A ona w ogóle staje, ja się popłakałem na tym. Ona mówi tak. Nigdy nie decydowałam. Można otworzyć klatkę, a człowiek nie chce wyjść. Nie umiem decydować, bo stoi przy niej człowiek, który może jej pomóc wyjść z tego, a ona mówi, ale nigdy nie decydowałam. No jak to zdecyduj? Zawsze ktoś decydował za mnie. Zawsze to dziecko było gwałcone, zawsze było niszczone, prawda? Jakby za nią ten czarownik, inaczej czary odbierają człowiekowi decyzyjność. One jakby za niego zaczynają decydować. One jakby wchodzą w miejsce jego woli. A to nie jest w ogóle to, co zrobił Bóg. Bóg człowiekowi dał wolną wolę. Do tego stopnia wolną, że człowiek
na własną odpowiedzialność ma żyć i na własną ma umierać. To tą wolą wybieramy Jezusa. Prawda? Tą wolą też wybieramy śmierć. Ale wola jest nasza. Chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym w sumie za własne życie. Amen. Trzeba być odpowiedzialny. Nigdy nie wolno swojego życia włożyć w czyjeś ręce. To jest zabójstwo dla człowieka. Nawet w najgłębszych przyjaźniach, miłosnych relacjach nie wkładamy swojego życia w ręce drugiego człowieka, bo to jest antyboże. To jest antychrystusowe. Po prostu. I teraz, a czary natomiast, one zabierają człowiekowi tą wolność. Odbierają ją. Ja nie wiem, jak kto chce żyć. Jak ktoś do mnie przychodzi, mówi do mnie tak, Artur, bądź moim mentorem. Ja mówię, okej, ja cię w ogóle wyszkolę. Rozumiesz? Ale on musi przyjść mi powiedzieć. Ja nie zamierzam robić różnych trików, żeby pozyskać ucznia. W sensie, że wiesz, utrzymywać taką relację, zawsze będę twoim Aaronem, nie? Dokładnie. Ty zawsze będziesz stał gdzieś tam za moimi w ogóle plecami. Ja tego nie chcę zrobić. Dlaczego ja tego nie chcę zrobić? Bo nie takimi ludźmi zdobędziemy ten świat. Okay. To jest ważne. Nie tymi ludźmi. Okay. Nie niewolnikami. Nie niewolnikami. Ja nie mówię, że wszyscy muszą być petardami na pierwszej linii, bo są petardy na pierwszej linii, ale są ci, którzy zabezpieczają tyły, ale każdy z nich musi być świadomy swojego miejsca. Okay. Prawda? Nie mogę wziąć człowieka, który widzę, że ma inne predyspozycje i teraz próbować z niego dla własnej korzyści stworzyć innego człowieka. Mogę mu pomóc rozwinąć jego uwarunkowania. Jeśli to człowiek końca, to ja, Artur Cerojski, zrobię go najlepszym człowiekiem końca. To będzie mistrz w zabezpieczaniu tyłów. Prawda? A brońcie, Panie Boże, robić z niego pierwsze usta. A broń mnie, Panie Boże, zrobić z niego pierwszoligową petardę, którą będę pchał, prawda, w jakieś miejsce. Ja uczę się odnajdować miejsce tego człowieka i współgrać z nim. Nie każdy będzie w jakimś miejscu. Pewni będą, pewni. Ale nigdy nie będę manipulował człowiekiem. Ja muszę poznać talenty, umiejętności, a czary będą mówiły, ty jesteś utalentowany. A ja zapytam, a jakie ty masz talenty? Ja mu pomogę zobaczyć je, ale ja mu nie powiem, wiesz co, ty jesteś cudownym pastorem. Naprawdę. Żaden człowiek w ogóle przy nim nie będzie siedział, nikt go nie będzie chciał słuchać, a ode mnie będzie słyszał, że on jest super pastorem. Przecież jak ja takie coś zrobię, to ja będę miał niewolnika, bo to będzie człowiek, który będzie mnie hołubił. Rozumiesz? Ale ja go zablokuję. Ja jeszcze powiem taką ważną rzecz a propos tutaj tej grupy wstawienniczej, o której żeśmy wspomnieli. I powiem to też do tych, którzy generalnie wykorzystują ten temat, bo to jest, uważam, że ważne. Nie ma czegoś takiego, że grupa wstawiennicza funkcjonuje jako grupa oderwana od całokształtu w ogóle liderstwa i przywództwa w ogóle w Kościele. Amen. Ponieważ to, co tam wtedy zaobserwowaliśmy, to właśnie coś takiego miało miejsce. To była wyspecjalizowana grupa, która posiadała jakieś w ogóle informacje i ona z tymi informacjami w ogóle czuła się jako ta właśnie ekskluzywna grupa i ona trzymała informacje dla siebie, jak gdyby nie informując o tym ludzi. Załóżmy, oni mają jakieś informacje, że pastor pootwierał jakieś demoniczne furtki w ogóle i tak dalej, modlą się o pastora bez wiedzy tego pastora. Modlą się o ludzi w ogóle w kościele, tak? Trzymając tych ludzi w saku, tak? Ale powiedzmy, ludzie w kościele nie mają pojęcia, że coś tam na przykład dzieje się nie tak i tak dalej. Też jest to, uważam, gruba forma manipulacji, jeśli powiedzmy grupa wstawiennicza coś wie, nie współpracuje z grupą duszpasterzy w ogóle w kościele, którzy na przykład w sposób w ogóle potem złożony jak gdyby działają z jak gdyby osobami z jakimiś tam powiedzmy problemami w ich życiu. Okej, więc... To już chyba zakończymy tą rozmowę, bo dotknęliśmy tego najważniejszego tematu, że jeżeli człowiek sam nie zrealizuje tego, co zaplanował sam z Bogiem, no to może wpaść w ogóle w założenia i plany jakiegoś systemu, tak, który niekoniecznie albo jest człowiek, Bożym systemem. Tak, albo człowiek będzie rządził, tak, albo będzie rządzony. Albo będzie rządzony po prostu. Nie? Super. Kolejna fantastyczna doza materiału. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Dziękuję. Dziękujemy.